Pogoda dopisała, frekwencja i ryby również. To właśnie tutaj, na terenie ośrodka rekreacyjno-wędkarskiego w Cieszynie Głudowach, odbyły się zawody o Puchar Prezesa. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 50 wędkarzy z cieszyńskiego koła oraz innych zaprzyjaźnionych, a także z okręgu Bielsko-Biała. Każdy sobie swoją siatkę wyciąga, wkłada mi do wiaderka, ważymy. Drugi odnotowuje na kartce, ile złowionych jest kilogramów ryb. Zawody odbyły się na żywej rybie, czyli po zważeniu trafiły z powrotem do wody. Jak je chycił, tak je wypuścił z powrotem kulturalnie do wody. Ponad 14 kg, taki wynik osiągnął zwycięzca tegorocznej edycji zawodów o Puchar Prezesa. A jest co łowić. Jak przyznaje prezes, stawy w Głudowach są bardzo dobrze zarybione. Najczęściej łowioną tutaj rybą to jest karp, amur, troszkę leszcze, karasia. No, w zawodach tego typu jak dzisiejsze nie liczy się ryba drapieżna, chociaż też tu jest trochę sondacza, szczupłaka, okonia. Spotkanie było również okazją do świętowania jubileuszu cieszyńskiego koła, które w tym roku obchodzi 70. urodziny. Poprzednie zarządy, poprzedni prezesi bardzo dbali, bo mamy wyjątkowo piękny ośrodek, mamy świetlicę dużą, mamy tutaj własne mieszkanie, w którym mieszkał gospodarz, który też dba o nasz ośrodek. Mamy 4 takie stawy i są dopuszczone do wędkowania tutaj dla gości takich, którzy nie mają naszych kart, takich, nie są członkami naszego koła, a są członkami Polskiego Związku Wędkarskiego, to zapraszamy je na ten akwen. A dla naszych członków, których stałych, takich posiadających tutaj licencję wykupioną, to są jeszcze inne akweny. Zawody zakończyły się wręczeniem pucharu oraz wyróżnień. Nie zabrakło również poczęstunku i pamiątkowych zdjęć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telerz.